Witam serdecznie wszystkie przybyłe panie. Bardzo się cieszę, że tyle pań przybyło. W dniu dzisiejszym spotykamy się tutaj z okazji dnia 8 marca, troszeczkę może wcześniej, ale w związku z tym, że jest niedziela, piękne popołudnie, zaplanowaliśmy, że będzie piękne popołudnie i się wszystko jak na razie do tej pory zgadza, że można było pieszo przyjść, także dużo tutaj osób przeszło się na spacerek. I z okazji Dnia Kobiet chciałem wam wszystkim paniom życzyć wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, dużo szczęścia, dużo słodyczy, dużo radości przez cały rok i słonecznych tylko dni. I wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Za chwilę wypijemy zdrowie pań, także jeżeli któraś z pań jest niezaopatrzona w szampana, także można się jeszcze zaopatrzyć, bo są jeszcze wolne szampany, także kto ma ochotę, to proszę bardzo. I orkiestrę bardzo proszę o zagranie 100 lat. Jeszcze raz za 100 lat za zdróweczko wszystkich panów. Proszę bardzo. W dniu dzisiejszym będzie nam przygrywać orkiestra Szczercowska pod batutą dyrygenta naszego Tomasza Kozbowicza. Że witamy serdecznie orkiestrę. I również dla urozmaicenia dzisiejszego popołudnia zaprosiliśmy panią Ewę Michrowską. Gdzieś tu tutaj się... Aha, jest tutaj pani Ewa Michrowska. Witamy serdecznie. Pani Ewa Michrowska z zespołem będzie wykonywać piosenki Anny Jantar, także tutaj większość z pań zna te piosenki, także mam nadzieję, że wieczór będzie dzisiaj udany. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo panu wójtowi. No a teraz bardzo miły moment dzisiejszej uroczystości, bo słuchajcie, panie, co to za Dzień Kobiet bez drobnych upominków, bez kwiatów, więc nasi panowie też przygotowali dla nas dzisiaj przepiękne tulipany. Poprosimy panów. Każda z pań dzisiejszego dnia zostanie obdarowana kwiatkiem. Ja, drogie panie, wyczytałam, bo czasami niektórzy mówią, że Dzień Kobiet to święto perelowskie, ale ja sięgnęłam do historii i wyczytałam, że nawet starożytni Rzymianie na początku marca obchodzili Dzień Kobiet i też obdarowywali swoje kobiety kwiatami i podarkami, więc to święto ma wielkie, wielkie, wielkie tradycje. A tak jak pan wójt wspomniał, podczas dzisiejszego koncertu będą panie miały okazję wysłuchać koncertu największych przebojów Anny Jantar w wykonaniu pani Ewy Michrowskiej wraz z zespołem. Pani Ewa ze swoim zespołem przyjechała do nas aż z Poznania. Myślę, że niektórym paniom, które śledzą programy telewizyjne, pani Ewa też jest dobrze znana, ponieważ występowała w 5. edycji talent show The Voice of Poland, gdzie śpiewała w drużynie Justyny Steczkowskiej. Na co dzień pani Ewa też często śpiewa piosenki dla dzieci. Jak dowiedziałam się w kuluarach, właśnie nagrywa płytę z kołysankami dla dzieci.
Więc myślę, że przeboje Anny Jantar są doskonale znane wszystkim paniom. Będziecie też pomagać pani Ewie i podśpiewywać. Jednym słowem, przenosimy się dzisiaj do kolorowych i słonecznych lat 70. Przed państwem Ewa Michrowska wraz z zespołem. Drodzy państwo, dobry wieczór, dzień dobry. Dziękujemy najmocniej za taką piękną zapowiedź. Ja się nazywam Ewa Michrowska. Ci panowie, to jest mój wspaniały zespół. No i mamy taką przyjemność dzisiaj zagrać piękny koncert i zabrać was w świat pięknych melodii śpiewanych kiedyś przez Annę Jantar. Jedną z nich jest ta właśnie. Muszę tańczyć z tobą w celu.